Aktualnie jest godzina 18 i udaję się teraz na siłownię, aby zrobić trening interwałowy. A potem pójdziemy razem na boisko, aby zapowiedzieć serię o technice piłkarskiej. Więc ja Cię teraz zostawiam. Idę zrobić moje cardio na siłowni. Ze względu tego, że na polu jest teraz ponad 30 stopni i wykonywanie treningów interwałowych w takiej temperaturze to naprawdę ogromny wysiłek dla organizmu. Więc dlatego też idę na siłownię, gdzie jest klimatyzacja i wykonam sobie to na bieżni. Oczywiście, jeżeli wykonujesz jakiekolwiek treningi biegowe, to najlepiej robić to na boisku, ponieważ podczas meczy będziesz biegał na boisku, a nie na bieżni. No ale kiedy na polu są takie warunki jak teraz, czyli 30 stopni w cieniu, a w słońcu temperatura, która przekracza ponad 40 stopni, no to trzeba sobie radzić inaczej. I szczególnie zwracając uwagę na to, że jesteśmy teraz w lecie, no to nie zapominajcie o tym, aby dobrze się nawadniać. Podczas każdego treningu pijcie 500 ml co 30 minut. Szczególnie kiedy na polu jest gorąco. Dobra, ja Cię teraz zostawiam i widzimy się potem na boisku. Więc dlaczego zdecydowałem się na rozpoczęcie serii o technice? Ponieważ na meczu jesteś przy piłce maksymalnie 2-3 minuty. Tak, to jest według statystyk, które zostały przeprowadzone w Ligue 1, Ligue 2 we Francji. Statystyki, które były robione na przedziale kilku lat. Więc na meczu jesteś przy piłce 2-3 minuty. Podczas tych 2-3 minut musisz być tak naprawdę bezbłędny, ponieważ kilka małych błędów i cały twój mecz może pójść na marne. Więc aby być bezbłędnym na boisku, trzeba po prostu wyrobić sobie pewne nawyki i trzeba trenować technikę, abyś przy każdym podaniu mógł dobrze przyjąć piłkę i dobrze ją odegrać lub dobrze strzelić. Więc tak naprawdę co będziemy trenować na tej serii o technice i na czym to wszystko będzie polegać? Więc jeżeli chodzi o taką technikę użytkową w piłce nożnej, no to zalicza się do tego oczywiście podania, długie, krótkie, przyjęcia, na klatkę piersiową, na nogę, na kolano, strzały, wyrzuty z autów, technikę biegu, wykończenia, wślizgi, strzały takie jak rzuty wolne, rzuty rożne, dribbling, kontrola nad piłką, orientacja na boisku, koordynacja wzrokowo-ruchowa. Jeżeli chodzi o freestyle, to nie jest moja domena, więc się tym nie będę zajmował. Oczywiście, jeżeli chcecie się nauczyć pewnych sztuczek, no to zapraszam Was na kanał Adi Trenuje, który robi naprawdę świetną robotę, jeżeli chodzi o jakiekolwiek sztuczki techniczne, dobrze to tłumaczy, dobrze to pokazuje i naprawdę niektóre triki są dosyć ciężkie na jego kanale, więc zapraszam Was na jego kanał. Wstawię Wam teraz fragment z mojego treningu, aby zaprezentować Wam, jak to będzie mniej więcej wyglądać. Jeżeli chodzi o przyszłość kanału, no to oczywiście będzie pojawiać się wiedza merytoryczna w dalszym ciągu. Będą się pojawiać także różne treningi motoryczne, będzie dieta, Q&A i parę odcinków z takiego mojego typowego dnia. Będzie także może motywacja, aż się zmotywuję, żeby nagrywać takie odcinki. Ale myślę, że to także pojawi się na tym kanale, więc będzie się to dalej rozwijać. Dobra, zapraszam Cię teraz na krótki fragment mojego treningu. No i widzimy się w następnym odcinku. Determinacja, motywacja, ciężka praca. Idziemy do przodu razem, piłkarzu. Trzymaj się, cześć! Slow, we ended.
forget all the wrongs and every reason why we've changed. And there's a storm inside my head. It's getting me in trouble, baby, and I can't break away. Slow.